Czy to jednak nie były plotki w sprawie Kate? Dlaczego nagle spakowała walizki? Jako komentarz powiem, że w ostatnich miesiącach cały świat z zapartym tchem śledzi nowe wieści w sprawie księżnej Kate. Żona następcy brytyjskiego tronu w ostatnim czasie znów zaczęła pokazywać się publicznie. Nowe doniesienia o jej zdrowiu po druzgocącej diagnozie także były przez chwilę optymistyczne. Dlatego wielu obserwatorów zaczęło zastanawiać się, czy księżna będzie towarzyszyć mężowi podczas niedzielnej ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wszystko wskazuje na to, że Middleton opuści Anglię, ale uda się na wypoczynek do Szkocji. W ostatnich miesiącach cały świat z zapartym tchem śledzi wszystkie doniesienia na temat księżnej Kate. Każdy jej ruch jest szeroko komentowany. Po tym jak żona Williama ogłosiła, że choruje na nowotwór, wszyscy wstrzymali oddech. Po druzgocącej diagnozie arystokratka coraz częściej pojawia się publicznie. Także wieści o jej zdrowiu, które do nas docierają, są coraz lepsze. Ostatnio żona następcy brytyjskiego tronu była widziana choćby podczas finału w Wimbledonu, gdzie wręczała nawet trofeum zwycięzcy. Księżna Kate opuści Anglię. Nowe doniesienia w sprawie żony Williama. Może właśnie dlatego pojawiły się plotki, że Kate ma towarzyszyć swojemu mężowi podczas zakończenia innej dużej sportowej imprezy czyli na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, którą zaplanowano już na najbliższą niedzielę. Te wieści, zdaniem ekspertów, mają sens, bowiem nie od dziś wiadomo, że Kate i William uwielbiają sport, a brytyjska reprezentacja jak zwykle zdobyła wiele medali. Te wieści jednak to tylko plotki, nikt z brytyjskiego dworu ich oficjalnie nie potwierdził. Bardziej prawdopodobna jest za to podróż księżnej Kate w innym kierunku, mianowicie do Szkocji. Jak donosi New York Post, księżna wraz z małżonkiem i ich trójką dzieci jeszcze w tym miesiącu uda się na wakacyjną podróż do posiadłości Balmor. Te doniesienia potwierdził także Mail on Sunday. Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej corocznie w okresie wakacyjnym spędzają czas w Szkocji. Tę posiadłość bardzo lubiła także królowa Elżbieta II, która zmarła właśnie na terenie zamków Balmor. Wakacyjny pobyt w rodzinnym gronie z pewnością korzystnie wpłynie na zdrowie księżnej walii. Dziękuję, że jesteś. Koniecznie subskrybuj kanał. Trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.